Kochanie, no? Co byś powiedział, gdybym cię jednak otruła? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Niedziela. Ach, to nie, dziecko przychodzi w poniedziałki. W takim razie, kto to może być? Czy ja wiem, może ten facet, który zamiast cyjanku sprzedał mi przez omyłkę cukier, puder. A nie mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy teraz zobaczyć. Nie widziałeś faceta, który zamiast cyjanku sprzedaje komuś cukier, puder? Nie bardzo. A zresztą wcale nie jest pewne, czy to on. Równie dobrze może być kto inny. Ale równie dobrze może być on i niewykluczone, że ma cyjanek. Kochanie, ale... Kochanie... No? Co byś powiedział, gdybym cię jednak otruła? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Niedziela. Ach, to nie, dziecko przychodzi w poniedziałki. W takim razie, kto to może być? Czy ja wiem, może ten facet, który zamiast cyjanku sprzedał mi przez omyłkę cukier, puder. A nie mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy teraz zobaczyć. Nie widziałeś faceta, który zamiast cyjanku sprzedaje komuś cukier, puder? Nie bardzo. A zresztą wcale nie jest pewne, czy to on. Równie dobrze może być kto inny. Ale równie dobrze może być on i niewykluczone, że ma cyjanek. Kochani, ale po co nam już cyjanek? Nigdy nie wiadomo, co, kiedy i do czego się przyda. Na wszelki wypadek otworzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tu mieszkają państwo Mary i John Smithowi? Zamieszkali przy 24 Avenue, apartament 106, 30 piętro? Bo wszystko się zgadza. Rzeczywiście, a pani do kogo? No, do państwa, to znaczy do państwa Mary i Johna Smithów. Tak. I tak, w takim razie bardzo proszę do pokoju. Dziękuję. Pozwól, kochanie. To pani... Doris Clay z ogniska domowego. Mam nadzieję, że jesteście państwo wiernymi słuchaczami naszej audycji. Tak czy inaczej zostaliście szczęśliwcami, którzy drogą losowania trafili na listę 10 najlepszych małżeństw roku. Małżeństw, kochanie. Przeprowadzamy z nimi wywiady. Z nami wywiady. Stąd moja wizyta. Tak. Od tej chwili wszystko, co zostanie powiedziane, no. będzie świadczyło na korzyść państwa. No więc pytanie pierwsze. Pierwsze pytanie, kochanie. Które z państwa jest panią Mary Smith? Ale to ja. To żona jest. Tak, przypuszczałam. Proszę stanąć po mojej lewej stronie. Kochanie, dziękuję. A kto z państwa jest panem Johnem Smithem? No ja. Ja jestem Johnem Smithem. Tak. Wie pan, że to się rzuca w oczy. No. Proszę po mojej prawej stronie proszę stanąć. Bardzo. Jesteśmy, proszę państwa, w domu państwa Mary i Johna Smithów. Szczęśliwych wybrańców ślepego losu, którzy drogą losowania trafili na 10 najlepszych małżeństw roku. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. I życzymy doczekania. Dziękujemy bardzo. Ile lat jesteście państwo po ślubie? Ile lat jesteśmy? 10. 10 po ślubie. I życzymy doczekania co najmniej srebrnych godów. No. A teraz takie pytanie. Jak państwo żyjecie? Jak państwo żyjecie? Powiedz, kochanie, jak państwo żyjecie? No więc żyjemy ze sobą długo i szczęśliwie. Tak, bardzo długo. Tak. Ze sobą. A czemu to państwo zawdzięczacie? Powiedz, kochanie. Właściwie to zupełnie, wie pani, obcemu człowiekowi. Prawdopodobnie przez omyłkę. Dlaczego tak mrugasz, kochanie? O, mąż chce zapewne pani dodać odwagi. Dobry. No więc jak słyszeliśmy, proszę państwa, swe długie i szczęśliwe pożycie nasi bohaterowie zawdzięczają zupełnie obcemu człowiekowi. Tak. Jak się łatwo domyśleć, tym człowiekiem był urzędnik. To był urzędnik, który 10 lat temu połączył państwa Smithów węzłem małżeńskim. A. I tak to się zaczęło. Czyż nie? Nie, bo ten facet miał mi tylko skombinować... Kochanie, takie detale naprawdę państwa nie interesują. Krótko mówiąc, a przepraszam, czy można? Oczywiście można. Kochanie, proszę pani, krótko mówiąc, nasze długie życie zawdzięczamy cukrowi. Aha! Cukrowi. No więc, jak państwo słyszeli, nasi bohaterowie zawdzięczają swe długie pożycie cukrowi. Cukrowi. Jakiemu? W pudrze. Bo ten facet... A więc, jak słyszeli państwo, nasi bohaterowie żyją ze sobą długo i szczęśliwie dzięki cukrowi w pudrze.